Pokój i dobro. Witam wszystkich na 47. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Parakoto. Dzisiaj mamy 8 sierpnia 2021 roku i znajdujemy się w miejscowości Świebodzin w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Miejscowość Świebodzin leży 6 km od Zawady, od rodzinnej miejscowości błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego, tam gdzie żył i dorastał. W tej to parafii dzisiaj odbywa się odpust ku czci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Z tej też okazji w dniu dzisiejszym w tej parafii zostają przekazane uroczyście relikwie pierwszych polskich misjonarzy męczenników, błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka. W czasie też mszy świętej, na której zostały przekazane relikwie, zostały też poświęcone mozaiki poświęcone męczennikom, również męczennikom z Parakoto. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia relacji z tych wydarzeń. Prowincja prowincji świętego Antoniego Padewskiego i błogosławionego Jakuba Strzemię, zakonu braci mniejszych konwentualnych w Polsce, niniejszym przekazuje relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka oraz certyfikat postulatora generalnego dla parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Świebodzinie.
Naszą liturgię poprzedzi także poświęcenie nowo zainstalowanej wszystkich mozaik ilustrujących męczenników polskich, począwszy od świętego Wojciecha po pierwszych polskich misjonarzy męczenników z Pariatu. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z Wami. Wszechmogący wieczny Boże, Ty pozwalasz nam po wrazach i rzeźbach oglądać Twoich świętych, abyśmy spoglądając na nie oczyma ciała, rozważali w duchu i naśladowali w życiu ich czyny i świętość. Prosimy Cię, racz błogosławić mozaiki przedstawiające męczenników świętego Wojciecha ze Szczepanowa, świętego Stanisława biskupa, świętego Wojciecha, świętego Stanisława biskupa ze Szczepanowa, błogosławionego księdza Romana Sitko, błogosławionego ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomasza. Sprawnie każdy, kto przed nimi będzie się starał pokornie czcić Twojego Syna, przez ich zasługi i wstawiennictwo otrzyma od Ciebie łaskę za życie, a w przyszłości wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chciałbym na początku tej Przeświętej podziękować Panu Bogu za to wielkie wydarzenie, które doświadczamy, wydarzenie historyczne. Witamy dzisiaj w domu uroczystym, odpustową, pod wezwaniem naszego patrona, świętego Maksymiliana. Witamy ojca Jarosława Zachariasza, który był przez 8 lat przełożonym krakowskiej prowincji franciszkanów. Witamy także brata Jana Chruszowiec, który jest promotorem kultu męczenników z Pariakoto. Pan Bóg posłużył się nimi, abyśmy mogli dzisiaj tą uroczystość przeżywać. I mamy w naszej świątyni dodatkowych orędowników przed Panem Bogiem. Są oni różnymi patronami w różnych potrzebach, o czym usłyszymy dzisiaj na kazaniu. Dlatego wykorzystajmy tą wielką łaskę, ten dar i starajmy się też za ich przyczyną zanosić właśnie w tych sprawach, które przedstawi nam Ojciec, wszystkie nasze intencje przed oblicze Pana Boga, także nie dając spokoju naszemu patronowi świętemu Maksymilianowi, żeby też cały czas go naciskać i do niego się uciekać. Thank you.
Kilka słów o dzisiejszych uroczystościach powie proboszcz tutejszej parafii. Chciałbym w imieniu swoim i całej wspólnoty parafialnej podziękować ojcom franciszkanom, szczególnie ojcu Jarosławowi, bratu Janowi, za przywiezienie do naszej wspólnoty parafialnej relikwii błogosławionych męczenników z Pariakoto, ojca Michała, ojca Zbigniewa. Ufam i wierzę, że właśnie ci patronowie, którzy są tak bardzo bliscy świętemu Maksymilianowi, który patronuje też naszej parafii, naszej wspólnocie parafialnej, będą wspierać nas w tych naszych różnych trudnych, nieraz ciężkich sytuacjach, ale też i w radosnych, że będziemy mieć nowych orędowników, nowe wsparcie przed obliczem samego Boga i będziemy mogli z wiarą, ufnością, nadzieją zanosić intencje przez ich wstawiennictwo, za ich przyczyną, wypraszać potrzebne łaski w tych różnych sprawach, o których też ojciec Jarosław mówił, a którym patronują święci błogosławieni męczennicy z Pariakoto. Dlatego składam wielką wdzięczność na ręce ojca też prowincjała, na ręce ojca Jarosławia i brata Jana za dzisiejszą uroczystość, którą odpustową, którą właśnie upiększyło, dodał ten blask łaski Boga przez wprowadzenie relikwii męczenników z Pariakoto. Bóg zapłać za obecność, za świadectwo, za wyraz wiary, nadziei, miłości dla naszej wspólnoty parafialnej. Szczęść Boże. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Wczoraj wieczorem, gdy rozmawialiśmy z księdzem proboszczem na temat historii tego kościoła, parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana, zadaliśmy sobie wspólnie pytanie, dlaczego taki tytuł parafii? Co zadecydowało o tym, że ta właśnie wasza parafia i ten kościół jest pod wezwaniem świętego Maksymiliana? Można się było tylko domyślać. Najpierw była to część filialna parafii sąsiedniej, gdzie kościół główny był gdzie indziej. Później, po 2007 roku, wy wystawiliście ten piękny kościół. No ale tytuł był wcześniej. Parafia, czy część parafii, nosiła tytuł świętego Maksymiliana wcześniej, zanim ta świątynia powstała, tak przynajmniej zrozumiałem. No ale pytanie jest otwarte. Co spowodowało, że święty Maksymilian Maria Kolbe został waszym patronem? Być może niektórzy z was tutaj, biorący udział, pamiętają te decyzje. Nie, być może została narzucona z góry, ksiądz biskup zadekretował i jest. Ale może ktoś z was zainicjował, wpadł na ten pomysł. Może to było blisko po kanonizacji świętego Maksymiliana.
Warto wrócić do tej historii i zadać sobie pytanie, czemu miała służyć ta decyzja? To znaczy, dlaczego jeszcze święty Maksymilian Maria Kolbe został waszym patronem? Takie pytania warto sobie stawiać w życiu chrześcijańskim. I my jako Franciszkanie też postawiliśmy sobie takie pytanie po beatyfikacji i po kanonizacji świętego ojca Maksymiliana. Wiemy, że Ojciec Święty, najpierw Paweł VI, beatyfikował świętego Maksymiliana i beatyfikował go jako wyznawca doskonałego apostoła, rycerza niepokalanego, świetnego organizatora, jak czytaliśmy we wstępie do mszy świętej. Potem święty Jan Paweł II kanonizował świętego Maksymiliana, pamiętamy, 10 października 1982 roku, jako męczennika. Zgodnie z tym, co znamy z historii świętego Maksymiliana. Maksymilian wziął dwie korony. Najpierw koronę białą, symbol czystości od Matki Bożej, która mu się ukazała jako chłopcu małemu, i koronę męczeństwa. Więc Kościół wyniósł go na ołtarze zgodnie z tym proroctwem. Najpierw dał mu koronę białą, jako koronę wyznawcy, a potem za sprawą świętego Jana Pawła II został kanonizowany już jako męczennik. To pytanie, o którym mówiłem na samym początku, zadaliśmy sobie już na początku lat 70. po beatyfikacji, ale po 82. roku franciszkanie bardzo poważnie podeszli do sprawy, bo powiedzieli tak, no przecież kanonizacja naszego współbrata, kogoś, kto jak nikt inny w XX wieku wcielił ideały świętego Franciszka w nasz bardzo praktyczny świat, zasługuje na jakąś formę wdzięczności ze strony zakonu. Powinniśmy Panu Bogu dziękować za to, co się stało, ale co? Tylko wychwalać, uprawiać prześwięty, odmawiać różańce? Tak, modlimy się, dziękujemy Panu Bogu, składamy tradycyjne dziękczynienie, ale to było coś więcej. Duch Święty nam podpowiadał, że my chcemy za wzorem świętego Maksymiliana podbić świat przez niepokalanego. I zawsze to Pan Bóg, jak się taką decyzję podejmuje, to Pan Bóg posyła ludzi, którzy takie pragnienia mogą zrealizować. I jednym z takich ludzi był błogosławiony Zbigniew Strzałkowski, posłany z waszej ziemi, sąsiadującej bliziutko Zawady. Tam, gdzie się urodził, gdzie się wychował. To był człowiek, który chciał zostać księdzem, ale nie księdzem diecezjalnym, ani w jakim innym zakonie. On powiedział, ja chcę zostać franciszkaninem, tak jak święty Maksymilian. Miał bardzo dużo cech z Maksymiliana, bo to był Zbyszek, miał taki zmysł organizacyjny, umysł inżynierski. Pracował gdzieś w Tarnowskich Wodociągach, zawsze świetny organizator, wyobrażał sobie dokładnie, jak będzie wyglądała misja, do której pojedzie, posłany właśnie przez zakon. Przygotowywał się do niej bardzo skrupulatnie. Potem, jak znalazł się w Pariakotku, to nawet jak Maksymilian chciał roznosić dobrą nowinę i jeździć od kaplicy do kaplicy helikopterem z małego technika, miał sobie sam zbudować, prosił brata, żeby nawet przesłał schematy takiej maszyny. W każdym razie miał tego ducha maksymilianowskiego. Zbyszek, tutaj, wasz rodak. Drugi taki, który został posłany i który bardziej przypominał Maksymiliana od tej białej korony, to był błogosławiony Michał Tomaszek. Mówimy, że miał w sobie właśnie to, o czym czytaliśmy na samym początku. Taki rodzaj delikatności, ale zupełnego oddania Matce Bożej Niepokalanej. Zawierzył się Matce Bożej Niepokalanej tak jak święty Maksymilian. Chciał być jej narzędziem. I te marzenia tych dwóch młodych ludzi, mających około lat 30, spełnili się. W 1988 roku Zbyszek otrzymał pozwolenie na wyjazd do Peru, a półtora roku potem dołączył do niego błogosławiony Michał. Zbyszek pojechał razem z ojcem Jarosławem Osoczańskim i tam zakładali misję w Pariakotku. Nie wiem, na pewno słyszeliście tę historię bardzo dobrze, więc powiem wam w największym skrócie. Pariakotko to jest mała miejscowość położona w Andach, a gdzieś na wysokości 1400 metrów.
I ona jest centrum misji, która swoim obszarem przypomina obszar naszego Podhala, gdzie rozsiane są po całej misji kapliczki małe na różnych wysokościach, także na ponad 4000 metrów. Trzeba tam dotrzeć, niekiedy tylko na pieszo albo przy pomocy osiołka. No i dotrzeć z tym, co robią misjonarze, z dobrą nowiną, ze Słowem Bożym, z katechezą, z sakramentami. Ale kiedy Zbyszek, Jarek i Michał pojawili się na tamtym terenie, te rzeczy były oczywiście ważne, musieli to robić, ale na tamtym terenie, bardzo ubogim terenie, na którym nikt nie chciał pracować, była epidemia cholery. Wiecie, co to za choroba? Ludzie umierali z powodu przede wszystkim braku odpowiednich warunków sanitarnych i dostępu do ciepłej wody, do czystej wody. Więc trzeba było się najpierw zająć opieką nad tymi biednymi angielskimi góralami, żeby mogli jakoś godnie żyć. Stąd właśnie misjonarze od razu podjęli pracę, którą jest praca charytatywna. Zadbali także o dostęp lekarzy, pielęgniarek. Zorganizowali całe te misje w dosyć krótkim czasie. Stąd też przekonali do siebie mieszkańców, nie tylko Pariakotu, ale tych wysoko położonych wiosek, że są ludźmi godnymi zaufania, że są kimś, kto rzeczywiście troszczy się o nich, ponieważ o nich nie troszczył się nikt. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie w Peru panowała wojna domowa. Wojna, która w ostatecznym rozrachunku pochłonęła blisko 70 tysięcy niewinnych ludzi. Ofiar terroryzmu, zamachów, porwań. A wszystko za przyczyną zbrojnego ramienia komunistycznej partii Peru o nazwie Sendero Luminoso, świetlisty szlak, który chciał obalić rząd, zmienić system polityczny, oczywiście przy pomocy siły, przy pomocy broni, przy pomocy przemocy, no i ideologii Karola Marksa. Stąd siłą rzeczy nasi, i oni chcieli przekonać lud, Sendero Luminoso, partia, chcieli przekonać lud do buntu. Powiedzieć, widzicie, wam się źle dzieje, nie macie na lekarstwa, nie macie, umieracie tutaj z powodu tych chorób, ponieważ trzeba się zbuntować, trzeba przeprowadzić rewolucję, tak jak mówił Marx. Zmienić cały system polityczny, kiedy wszyscy będą równi. I to trzeba zrobić krwawo, z kałasznikowym drewnem. Nasi misjonarze, wiecie, że swoim postępowaniem, swoją działalnością, swoim nauczaniem mieli zupełnie odwrotną narrację. Zupełnie się z tym nie zgadzali. Nie tylko słowem, ale też bardzo konkretną pracą pokazali, że na biedę ludzką są inne środki. No ale interesy Sendero Luminoso spotkały się właśnie z reakcją ludzi, którzy zamiast słuchać towarzyszy partyjnych, Pariakoto budowano także szkołę partyjną, przychodzili coraz częściej do kościoła. Stąd nasi misjonarze otrzymywali regularnie, stopniowo coraz bardziej ostrzeżenia, że jak nie wyjadą i nie opuszczą misji, to się stanie jakieś nieszczęście, oczywiście anonimy, różne plotki. Do pewnego momentu zadano im wręcz mieszkańcy Pariakoto, widząc, że atmosfera gęstnieje, jest coraz bardziej niebezpiecznie, zapytali Zbyszka, no a wy nie boicie się, nie chcecie wyjechać, uciec? Zbyszek wtedy dał świadectwo, powiedział, tak, my mamy gdzie wyjechać. Nam prowincja kupi bilet do Polski i wrócimy. A co z wami? Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy waszymi pasterzami. Pasterz nie opuszcza swoich owiec. No a jak was zabiją? Zbyszek powiedział, jak nas zabiją, to pochowajcie nas tutaj. Stąd potem, gdy ich już zabili, a wiecie, że jutro minie dokładnie 30 lat od tego, jak na peryferiach Pariakoto każdy z nich został rozstrzelany. Wtedy, kiedy ich zabito, to mieszkańcy z tych okolicznych wiosek wszyscy przyszli na pogrzeb, wychwalając swoich ojców. To są nasi ojcowie, wychwalając ich nie jako ofiary terroru, ale jako świętych. Świętych, którzy byli z nimi za życia i będą z nimi po śmierci. Bo taka była wola tych naszych misjonarzy.
Stąd ułożyli piękny hymn beatyfikacyjny, który brzmi Eioste Sancti, Son testigos della speranza. Oni tutaj z nami są, są świadkami nadziei. Nadziei, której byliśmy pozbawieni, a którą oni nam przywrócili. Było 30 lat temu, a 80 lat temu, właśnie dokładnie w tym czasie, kiedy święty Maksymilian umierał w duszy głodowym, oni powtórzyli, spełniając swoje marzenia o naśladowaniu Maksymiliana. Oddając swoje życie, podobnie jak i on, za życie drugiego. Bracia i siostry, zadajmy sobie raz jeszcze pytanie, które postawiłem na samym początku. Dlaczego święty Maksymilian? I dlaczego ta dzisiejsza uroczystość z wprowadzeniem relikwii błogosławionych męczenników z Pariakowie? Dlaczego? Najważniejszym pytaniem, jakie stawia sobie Kościół w momencie, kiedy wspomina święty, obchodzi taki odpust parafialny ku czci świętego Maksymiliana, albo wprowadza relikwie męczenników do świątyni, to nie jest pytanie o to, kim oni byli. Oczywiście wy wiecie, kim był święty Maksymilian, wielokrotnie słyszeliście historię jego życia, działalności apostolskiej. Pewnie słyszeliście też o Zbyszku i Michale. I można by, mógłbym tutaj godzinami opowiadać szczegóły z ich życia. Poznaliśmy się także osobiście. Ale to nie jest najważniejsze pytanie, jakie stawia Kościół. I Kościół, kiedy wprowadza relikwie, wcale nie koncentruje naszej uwagi na tych relikwiach. Zauważcie, one są po bokach, one są w ścianach bocznych. Kościół, który czci świętych w taki sposób, stawia sobie jedno najważniejsze pytanie, jakie powinien postawić sobie każdy wierzący człowiek. Kim jest ten, który uzdalnia człowieka do takiej miłości, której człowiek sam z siebie mieć nie może? Kim jest ten, który jest w centrum naszego życia? Jezus Chrystus, który dał moc świętemu Maksymilianowi do tego, aby w momencie, kiedy w obozie, w centrum największej katastrofy ludzkiego człowieczeństwa, kiedy każdy walczył o swoje przetrwanie, o łyk powietrza, o kawałek chleba, on wychodzi i mówi, ja chcę iść do bunkra głodowego za tego człowieka, pojedynczego człowieka. Jedną osobę, ojca rodziny. Kim jest Jezus Chrystus, który każe temu kapłanowi, który chciał podbić cały świat przez niepokalaną, zrobić ten jeden gest, aby oddać swoje życie? Kim jest ten, który tym młodym ludziom, słyszę, miał 33 lata, Michał 31, zamiast uciekać z niebezpiecznego miejsca, zamiast ratować swoje życie i myśleć, przecież mogę pracować gdzie indziej i dalej głosić Ewangelię, każe zostać i trwać w wierze. Kim jest ten, który uzdalnia człowieka do takiej miłości? Odpowiedź na to pytanie mamy tu w dzisiejszej liturgii słowa. Sam Jezus mówi: jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, jeżeli będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoje. Kochani, człowiek, kiedy się rodzi, to wraz z przyjściem na świat ma zdolność kochania. Naturalną zdolność kochania, którą dostał od Stwórcy. Nikt nie uczy mamy, która rodzi dziecko, żeby kochać swoje, swoją córkę czy syna. Po prostu to dziecko się przychodzi na świat i to dziecko się kocha. Jeżeli tego nie ma, to wiemy, że coś z tą matką albo ojcem jest nie tak. Ale przychodzi to w sposób naturalny. Dzieci też kochają swoich rodziców. A dziadków to już w ogóle nie trzeba przekonywać do tego, żeby kochali wnuków. Mężczyzna, kobieta, kiedy spotykają się ze sobą, też w naturalny sposób wchodzą w jakąś relację, która czasami kończy się małżeństwem.
To jest naturalne. To jest taki rodzaj miłości, który po prostu w nas jest. Jednym z tą miłością bardziej wychodzi, innym mniej. Natomiast jest taki rodzaj miłości, o której mówi dzisiaj Jezus. To jest rodzaj miłości, której człowiek sam z siebie mieć nie może. Nazywamy ją po grecku agape. To jest dar Bożej miłości, takiej miłości, którą przyniósł na świat Jezus Chrystus. Miłości, która każe przebaczyć nawet największemu wrogowi. Jak pisał święty Jan, chronić się przed nienawiścią, stanąć w obronie drugiego, nawet jeżeli nie mam i to za cenę własnego interesu, za cenę własnego życia, za cenę czasami przelania własnego. Święty Maksymilian jest waszym patronem, błogosławiony z Niniewi, Michał będą w tej świątyni, ale pewnie większość z nas nie zostanie męczennikami. I nie po to pewnie wybraliście świętego Maksymiliana, żeby każdy z was naśladował go, oddając życie w tak radykalny sposób, jak on to zrobił. Ale obierając go za patrona, pewnie gdzieś tam w głębi serca czuliście, że ja może nie przeleję krwi jednorazowo, ale będę ją przelewać i nie tej Bożej miłości kropla po kropli każdego dnia. W małżeństwie. Kiedy to dwóch małżonków czasami spiera się o coś i trzeba powiedzieć tej drugiej stronie, ty jesteś ważniejszy albo ważniejsza niż ja. Ja wiem, że mam rację, ale niech będzie po twojemu. Jakaś część mnie musi umrzeć. Muszę oddać część samego siebie w imię tej miłości Chrystusa i w imię tego przykładu, jakim dałem moim święci. Ileż jest takich przypadków w naszym codziennym życiu, kiedy możemy dać piękny przykład Jezusowej miłości właśnie w taki sposób. Jakąś część siebie oddając za drugiego. Tego z siebie człowiek tak łatwo mieć nie może. Ale jeżeli otworzy się na działanie Ducha Świętego, jeżeli otworzy się na to słowo, które daje nam Pan, odkryje tego, którego odkrył Maksymilian, którego odkryli męczennicy, dowie się, kim on naprawdę jest i że ma moc przemienić człowieka, wtedy wszystko w naszym życiu, jako tych, którzy noszą imię Chrystusa, będzie miało swój sens. Kochani, błogosławieni święty Maksymilian tutaj obecny w relikwii pierwszego stopnia i dalej męczennicy, którzy także tutaj są obecni, dają świadectwo nie tylko poprzez to, co zrobili w historii, w przeszłości. Oni nadal stawiają się za nas i nadal wypraszają potrzebne łaski, aby otworzyć nam serce na tę miłość, której oni dali świadectwo. Zbyszek nazywany był doktorkiem, bo wszędzie chodził z torbą, jak jeździł do wiosek, to zawsze gdzieś tam z torbą lekarską i pomagał biednym indianom, czasami opatrując zwykłe rany, czasami dając zastrzyk, pomagając także dobrą radą. A Michał był związany cały czas z pracą z dziećmi. Zresztą opieka życia, także nienarodzonego, leżała mu na sercu, to miał także właśnie wyczytał to także z przykładu świętego Maksymiliana, dla którego pojedyncze istnienie, pojedynczego człowieka było decydujące. I po śmierci też tak działają. Błogosławiony Zbyszek, jak się ludzie modlą w różnych dolegliwościach, to dalej nie pomaga. A błogosławiony Michał, jak się prosi go w sprawach dzieci czasami, wiadomo, że dzieci nie zawsze idą po linii marzeń swoich rodziców, ale także tych małych dzieci, choroba różna. Wyprasza łaskę dla wielu osób. Wyprasza także łaskę dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci. Wyprasza dla ojcostwa, macierzyństwa. Obydwaj są patronami w walce przeciwko terrorowi dzisiejszego świata. Wierni w Belgii kiedyś, widząc, co się dzieje na zachodzie, zamachy i tak dalej, poszli do kościoła, zobaczyli, spotkali właśnie
się z relikwiami w historii naszego życia i powiedzieli, jeżeli oni nie bali się terroryzmu, to niech nam pomogą także w tym szaleństwie tego świata. No i powstała inicjatywa, która nazywa się Krucjatą przeciwko terroryzmowi, którą pobłogosławił papież Franciszek. I szereg innych władz jeszcze nas czeka, bo pamiętajcie, że beatyfikacja czy kanonizacja jakiegoś świętego to niczego nie zamyka. To nie jest zamknięcie jakiejś historii. To jest dopiero początek procesu, kiedy my modlimy się za nim, za ich stawiennictwem otrzymujemy potrzebne łaski. I tego także życzę wam w tej parafii, abyście te potrzebne łaski dla was wypraszali, skoro macie tak wspaniałych patronów i że obchodzimy tę dzisiejszą uroczystość w tak niezwykłym dniu, jakim jest niemalże, bo to będzie w najbliższą sobotę, 80. rocznica śmierci świętego Maksymiliana, który, jak mówił Jan Paweł II, on nie umarł. Święty Maksymilian oddał życie. Nie umarł, on oddał życie. I wreszcie 30. rocznica śmierci błogosławionego Spaliakowa, w tym także błogosławionego Zbigniewa, który, co tu dużo mówić, oddychał tym samym powietrzem, co by jadł wszystko to, co rodzi ta ziemia. Tutaj się wychowywał, przesiąknięty był waszą mentalnością, waszą miłością, także do Kościoła. No ale dzięki temu, tej podstawie, jaką tutaj zdobył, także otwarł się na taki rodzaj miłości, którą człowiek otrzymuje jedynie od Boga. Niech Pan wam błogosławi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. I to już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam do odwiedzania stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdują się na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymywać informacje o wszelkich nowych materiałach pojawiających się na tym kanale. Niech bracia męczennicy wszystkim błogosławią i wypraszają wszelkie potrzebne łaski. Szczęść Boże! Na wieki są, oni tutaj są.